sobotę 15 lutego w Lubaniu gościła poseł na Sejm Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, która była gościem spotkania noworocznego członków i sympatyków Lubańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Spytaliśmy panią poseł między innymi o to, jaki był jej powrót do parlamentu po 4-letniej przerwie oraz o to, jak ocenia obecną sytuację społeczno-polityczną w Polsce. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy jako lewica, bo to nie chodzi tylko o mnie, tylko w ogóle o lewicę. To jest, że się udało nam wszystkim zjednoczyć, czyli tą starą lewicę, czyli my, plus młodzi i partie Razem i Wiosnę Roberta Biedronia, że się dogadaliśmy i że to przyniosło dobry efekt. To jest moja wielka radość, bo to jest takie połączenie doświadczenia tych, którzy byli wcześniej, którzy od lat są w polityce, ze świeżością młodych. Oczywiście, że to wymaga też dogadywania się, wszyscy się uczymy, ale to jest coraz lepiej i ten powrót był zresztą bardzo potrzebny, bo przecież państwo widzą, że pokazujemy się. No ja teraz zresztą jestem w kampanii Roberta Biedronia, bo dzisiaj byliśmy w Jeleniej Górze na Ryneczku, składaliśmy kwiaty pod tablicą poświęconą ofiarom katastrofy. Przede wszystkim Robert był na balu charytatywnym, zresztą bardzo bal się udał i bardzo się cieszę, że tyle osób uczestniczyło. I też w licytacjach. Oprócz Roberta była pani wicemarszałek Senatu, a przecież my jako lewica mamy teraz wicemarszałka w Senacie. Więc to są zupełnie nowe rzeczy, które kiedyś nie miały miejsca, ale z drugiej strony powiem panu, że dzisiejszy Sejm to jest zupełnie coś innego niż to, co było wtedy, kiedy ja z tego Sejmu odchodziłam w roku 15. Sposób pracy to czasami przekracza wszystkie granice. No nie chcę już mówić o tym, że najlepszy dowód na to, jak się to dzisiaj dzieje, to jest zdarzenie, które miało miejsce przedwczoraj, dotyczące jednego z posłów, zresztą naszego okręgu. Ale on naprawdę zasłabł, bo to jest takie przeciążenie tą pracą. Ja sama, myśmy wczoraj mieli głosowania nad budżetem. Wie pan, ile głosowań mieliśmy? 580 kilka, no to już tutaj dokładnie nie powiem, czy 6, czy 7. Więc to jest naprawdę bardzo wszystko trudne. A z drugiej strony, jak kiedyś się pracowało nad jakimiś projektami, tygodniami, bo tak trzeba było, bo trzeba było ludzi wysłuchać, organizacje, specjalistów. To się nie działo z dnia na dzień, a dzisiaj projekt trafia rano do komisji, a wieczorem my już na posiedzeniu głosujemy. To w ogóle jest coś niewyobrażalnego. Sposób pracy dzisiaj jest zupełnie nie do przyjęcia. Jakie ja mam szansę skonsultować coś z różnymi ludźmi, jeżeli to trafia rano, a wieczorem już idzie głosowanie w Sejmie. Oczywiście w przeszłości też się czasami zdarzały takie sytuacje, ale to, co mamy dzisiaj, ta nieprzewidywalność kompletna, zresztą przez to jest mniej posiedzeń Sejmu, ale jest na tych posiedzeniach ogromne obciążenie. I to, co Robert Kropiwnicki powiedział, 26 spotkań w ciągu jednego dnia. Ja zresztą też z komisji na komisję, tu zresztą różne rzeczy każdy z nas ma. Ja nawet będę tworzyła taką bardzo dla mnie ważną grupę wspierania w przyjaciół harcerstwa. I też muszę mieć na to czas, żeby to zrobić, żeby się z tymi harcerzami spotkać. I też znowu, kiedy na to czas? Kolejny raz już mnie się wreszcie udało spotkać, bo znalazłam, że tak powiem, dziurę czasową. Ale generalnie sposób pracy dla mnie nie do zaakceptowania. Coraz gorzej. Ja już nie mówię o zachowaniach. Ten ostatni przykład, nie wymienię nazwiska tej pani, bo to mam jej popularność przysparzać. Czy kiedyś ktoś sobie wyobraził, że taki gest mógł poseł zrobić w ogóle na sali? To kiedyś standardy nie do zaakceptowania. Dla mnie życie parlamentarzysty to powinno być takie, że ja świecę przykładem, a przede wszystkim mam szacunek do ludzi. Ja do dzisiaj nawet nie mam z tym problemu. Rozmawiam z posłami rządzącej partii. Mało tego, często słyszę, dobrze, że pani wróciła, bardzo miło, że pani jest, bo mamy do siebie szacunek.
czy wszyscy mają? No nie, bo widzimy, co się wyczynia. Nawet niektórzy sobie żartują, dobrze, że Tarczyński poszedł do Europarlamentu, bo tak jak on się zachowywał w polskim Sejmie, no to też czasami o pomstę do nieba wołało. Ja boleję nad tym, że nie mamy już tych standardów. Najlepszy dowód to, co się dzieje z sądownictwem, a z sędziami szczególnie. Przecież wiele rzeczy trzeba zmienić, poprawić, ale to nie jest, dotyczy personalnie tych sędziów, tylko systemu całego funkcjonowania, a nie, że się po prostu wali w sędziów jako jakieś, nie wiem, złogi komunistyczne, jakiś absurd kompletny. Dla mnie autorytetem jest pani profesor Łątowska, pan profesor Strzembosz, prawdziwe autorytety. I zawsze myślę, słuchajcie ich. To są dla mnie ludzie, którzy mają prawo się wypowiadać na ten temat, a nie 29-letni ludzie, którzy decydują o tym, jak to prawo wygląda. No naprawdę, zabrnęliśmy w jakiś ślepy zaułek. Jak nie będzie tego, że wszyscy siądą i się dogadają, to będzie dramat. Prawdziwy dramat. Mogosiu, a jak pani w ogóle ocenia tą sytuację społeczno-polityczną, która teraz ma miejsce w Polsce? No właśnie, to jest, można powiedzieć, konsekwencja tego, o czym przed chwilą mówiłam, i to podzielenie Polaków, które, powiem to z przykrością, ale nawet ostatnio byłam pytana na korytarzu sejmowym przez dziennikarza na temat tego, jak sobie wyobrażam te obchody. Mówimy o 10. rocznicy, przecież to już za chwilę 10 lat. No to oczywiście co do mnie, to nie ma problemu, bo ja będę przy moim mężu, nigdzie się nie wybieram na żaden wyjazd, ale od tego się wszystko zaczęło i potem to zróżnicowanie to jest mało powiedziane. Właściwie dzisiaj mamy dwa fronty i jak nie dojdzie do tego, żebyśmy to zlikwidowali, to będzie coraz gorzej. Bo jak mówię, jest masa rzeczy, które trzeba robić i każda władza popełnia błędy. I trzeba wspierać ludzi starszych, super ważna sprawa. Ale to, co się dzieje, zapaść totalna służby zdrowia, ja po prostu widzę to na co dzień, no mnie to przeraża. A też rządzący w ogóle tego nie dostrzegają. Jeżeli się 2 miliardy złotych przeznacza na telewizję, która zawsze telewizja podlegała jakiejś władzy, ale takiej tuby propagandowej, jak mamy dzisiaj, to nie mieliśmy nigdy. Przepraszam, no ja się wiele lat temu urodziłam, to nawet w czasach PRL-u to było, no też była swego rodzaju tuba, ale to, co dzisiaj nam się funduje, to jest w ogóle jakiś obłęd. 2 miliardy, ciach, poszły na ten cel. W ogóle nie ma problemu, żeby panu Kurskiemu dać te pieniądze i żebyśmy, nie oglądam zresztą programów informacyjnych, bo nie jestem w stanie, od razu serce by mi siadło. I z tego powodu ja się bardzo boję, że to będzie eskalowało coraz bardziej i dlatego moim zdaniem wybory majowe są takie ważne, bo jeżeli nie dojdzie do zmiany, to będzie coraz gorzej, coraz gorzej. A my musimy tłumaczyć, a też to, co powiedziałam, 10 maja świętym obowiązkiem każdego z nas jest iść i zagłosować. Mało tego, że zagłosować, zrobić wszystko, żeby doszło do drugiej tury i żeby wówczas ten kandydat, który w tej drugiej turze, kontrkandydat się znajdzie, żeby zebrał głosy wszystkich, bo to się musi zmienić. Naprawdę zdecydowanie. Ja wiem, że naszym kraju rządzi naczelnik państwa, no i wszyscy to wiemy, no czy się to komuś podoba, czy nie. No, zwykle tak jest, że tam polityczne dowództwo, no ale to, co u nas, to już przekroczyło wszystkie granice. Absolutnie wszystkie. I trzymam kciuki za nas Polaków, żeby to się 10 maja zmieniło, bo to by jednak był już nowy impuls w drugą stronę. Oby tak było. Dlatego namawiajmy wszystkich, żeby szli głosować. I w pierwszej, i oby doszło do tej drugiej w tym dobrym kierunku i żeby głosować. No zresztą ja teraz Robertowi, tak jak powiedziałam, pomagam i wczoraj mieliśmy bal. No, zresztą wspaniała była atmosfera i bardzo się cieszę. Robert świetnie przyjęty. Dzisiaj byliśmy na ryneczku. Oczywiście to jest różnie. Różnie ludzie reagują. No wiemy, znamy zachowania. Czasem to jest taki atak absurdalny, ręce opadają, ale ludzie tego widocznie potrzebują, musi zaatakować, już nie chcę mówić, jak go nazywają, jak go obrażają, przecież to jest taki sam Polak jak my, no, ocenianie z innego punktu widzenia jest po prostu nieuczciwe i bardzo mi przykro z tego powodu, dlatego trzeba
z każdym rozmawiać, normalnie rozmawiać, nie bać się tego. Ja to znam z doświadczenia z kampanii. Jak jakaś pani, pamiętam, mnie atakowała kiedyś na spotkaniu i ja zaczęłam z nią rozmawiać tak, jak my sobie teraz gadamy. I ona się wycofała z tego ataku, bo jak ona nie widzi, że ja ją atakuję, no to już mało to jest dla niej interesujące. I nawet wyszła, po prostu wyszła. To jest polityka, więc róbmy wszystko, żeby uświadamiać rodaków, żeby to weszło na wyższy poziom i w sensie nas, obywateli, i w sensie nas, polityków. Panie Małgosiu, dzisiaj też pani uczestniczy we wspaniałym spotkaniu noworocznym członków powiatowej Lewicy w Lubaniu. To już pani jest tutaj na tym spotkaniu enty raz. Cieszy się pani, że ciągle panią zapraszają? Panie redaktorze, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, bo to już jest nowa świecka tradycja. To znaczy, coś zwykle się tak właśnie dzieje, że mamy bal w Jeleniej. Zresztą powiem panu, że w tym roku bal charytatywny, bo przecież to mój mąż zapoczątkował, już 24. Zapoczątkowany przez męża, więc to już 24 bal. A to zresztą wielka praca Andrzeja Dobrowolskiego, którego ja zawsze żartuję, że gdybym ja była prezydentem, to on by był na pewno szefem kancelarii. Wiedza, pracowitość po prostu jest niesamowity. Ale przechodząc do tego, o co pan pytał, no więc zawsze to tak było ustalone, że następnego dnia po balu zawsze mamy to spotkanie. Ja bym chciała, żeby w każdym powiecie w Polsce, nie tylko w Lubaniu, takie spotkania noworoczne się odbywały, bo ja raz, że jestem trochę gadułą, to wiadomo, ale z drugiej strony ja uważam, że nic nie zastąpi osobistych relacji. Żadne media społecznościowe, które czasami przeszkadzają, bo tam tego hejtu jest dużo. Gdzieś tam ktoś coś powiedział. Siądź, stój, rozmawiaj z tym człowiekiem, bo to jest zdecydowanie najważniejsze. I właśnie takie spotkanie jak dzisiaj, to daje nam gwarancję tej rozmowy. My musimy ze sobą rozmawiać, bo jak nie będziemy rozmawiać i sobie różnych rzeczy tłumaczyć, nawet o tak sobie towarzysko poklepać się, to wtedy jak zanika ta spójność, ta wymiana poglądów, ta serdeczność, przyjaźń, no to wszystko ginie. A w sensie politycznym to jest bardzo ważne, żebyśmy też pilnowali tych struktur naszych, które mamy. I jeszcze tym bardziej, że no czekają nas te zmiany, że starsi koledzy muszą wiedzieć, że będą młodsi. A to jest bardzo ważne. Jak już mówiłam, świeżość młodych i doświadczenie starych. I to się już zaczyna dziać. A takie spotkanie jak to nasze, to jest, jak powiedziałam, piękna tradycja i oby no do końca świata albo jeden dzień dłużej, tak jak to wielka orkiestra, tak, żeby taka tradycja była. Także ja bardzo za to zawsze dziękuję i się ogromnie cieszę i widzę, że już stoły się zapełniają. Dobrze, dziękuję pani Małgosiu.